Oj, cieszę się bardzo. A jest z czego. Wreszcie po kilku miesiącach 82-latka mogła się wprowadzić do swojego domu. Nie ma jak w domu, nie? A ten dom pani Stasia niemal straciła. W lutym wichura zerwała dach, a pod nim zapadło się jedno pomieszczenie. W wielu miejscach dach przeciekał. Katastrofa wisiała w powietrzu. 82-latka mieszkała tu z synem. W takich warunkach. O remoncie nie było mowy. Sąsiadka założyła więc zbiórkę na ten cel. Pomogło stowarzyszenie, a dzięki Make Life Harder na Instagramie udało się uzbierać 208 tysięcy złotych. I dzisiaj z perspektywy czasu myślę sobie, że to był jakiś naprawdę łód szczęścia i to ogromny. I tak coś nad nami czuwało, bo patrząc na koszty tego remontu, no to one już nawet przekroczyły tą kwotę. Musieliśmy ratować się innymi dodatkowymi zbiórkami. Prosiliśmy o wsparcie też w formie darowizn. Bo okazało się, że sama wymiana dachu nie wystarczy. Kiedy przystąpiliśmy do rozbiórki, okazało się, że góra budynków jest w takim stanie, że nie możemy na to położyć nowych belek, no bo wymagało to rozbiórki tak naprawdę co najmniej do połowy. I te koszty rosły, rosły i rosły. Komplikowały się też roboty budowlane. W końcu udało się położyć nie tylko dach, ale i wyremontować wnętrze w jednej części budynku. Dużo się zmieniło, choć jeszcze dużo pracy przed nami. Druga połowa domu, którą zajmował syn pani Stasi, jest w stanie surowym. Potrzebne są jeszcze pieniądze na ich wykończenie. Przez czas remontu Graczykowie mieszkali w opuszczonej obórce obok domu. Nie szło przekonać pani Stasi do opuszczenia tego tutaj pomieszczenia. Także finalnie była cały czas z nami tutaj w pomieszczeniu obok. Cały czas nadzorowała pracę. I w końcu doczekała się przeprowadzki. Ludzie dobrej woli nie tylko zasilali konto, ale i pomogli w umeblowaniu starego, nowego domu. Druchowie z OSP Stara Łubianka pomogli ustawić meble. I meble idą na lewą stronę. Najtrudniej było zdobyć nowy piec kuchenny. Stary nie nadawał się już do użytku. Trzeba go było szukać na aukcjach. Pani Stasia nie chciała słyszeć o kuchence gazowej. Jak sobie napalę, nie? To wygaśnie, a na serce, no niby mi się coś stało, nie? To niebezpieczne, nie? I z tego nie chciałam. I boję się, widziałam córki, a nie, nauczony człowiek na taki kuchni. Teraz już tylko firanki i można mieszkać i cieszyć się nowym wnętrzem. Tylko Boga proszę, żeby jeszcze pożyła, nie? Taki w nowym domu, nie? A tak, to bardzo wszystkim dziękuję. Bardzo.